Przenosimy się do Spały, gdzie trwa 13. zjazd klubów Gazety Polskiej. Potrwa do niedzieli, a gościem honorowym jest premier Mateusz Morawiecki. Na miejscu jest Anna Łukasik. W Spale uczestnicy zjazdu oczekują na przyjazd premiera Mateusza Morawieckiego. On ma przyjechać, miał przyjechać o 21:00, no i wszystko wskazuje na to, że za chwilę tutaj będzie. Premier wygłosi przemówienie do uczestników zjazdu. A otwierając ten zjazd, redaktor naczelny Gazety Polskiej Tomasz Sakiewicz mówił, że to jest bardzo ważny zjazd, bo odbywa się w roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. 25-lecia istnienia Gazety Polskiej, no i w roku wyborów samorządowych, no i właśnie przed tymi wyborami bardzo potrzebne będzie wsparcie członków klubów Gazety Polskiej prawicowym politykom lokalnym, samorządowym. Tutaj na sali jest kilkaset osób. Uczestnicy tego spotkania spodziewają się, że jutro dojadą kolejni uczestnicy. Ma być ich około 1000. Ja przypomnę, że w zeszłym roku właśnie tylu było i był to wtedy rekordowy zjazd. A kluby Gazety Polskiej są fenomenem na skalę nie tylko polską, ale także światową. Jest ich 450. Działają i w Polsce, i w miejscowościach małych, wręcz mikroskopijnych, gdzie nie ma ani żadnych organizacji państwowych, instytucji państwowych, ani pozarządowych. I są to jedyne stowarzyszenia tam działające. Działają w średnich miejscowościach i w dużych miastach. Działają w całej Europie, i tej zachodniej, i tej wschodniej. Na przykład na Ukrainie, no, gdzie trudno mówić o wolności. Kluby Gazety Polskiej są też na drugiej półkuli. Bardzo prężnie działają kluby w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, czy w Australii. To jest tak naprawdę ruch społeczny, ruch, który buduje społeczeństwo obywatelskie, ale społeczeństwo, które łączą poglądy, które łączą wartości, a te wartości to patriotyzm i wartości chrześcijańskie.